Już piąty raz wyruszyliśmy w poszukiwaniu Tasty Stories, by zaprosić gości na weekend ze smakiem do hotelu Spa dr Irena Eris Krynica Zdrój. Tym razem, oprócz tradycji kulinarnej, wrześniowe spotkanie przybliży nam kulturę i sztukę Beskidów. O regionie opowiedzą nam ludzie pełni pasji, z wyjątkowym podejściem do życia i zaangażowani całym sercem w to, co robią. W Krynicy Zdroju, ukochanym mieście Nikifora i Kiepury, które od ponad 150 lat przyciąga kuracjuszy i miłośników gór, mieszka i pracuje Agata Broniszewska. Pochodzę z rodziny mieszanej, tak to się ładnie nazywa. Tato był Łemkiem, a mama jest Polką. Bez znajomości tego, skąd się jest, w ogóle jest ciężko pracować i w ogóle coś ciężko tworzyć. Bo jeżeli człowiek z czegoś nie zaczerpnie, no to nie ma jakiegoś takiego głębszego sensu. Ikona karpacka malowana była przez artystów rodowitych tutaj. Te postacie bardzo różnią się w proporcjach, mają swój klimat, swoje kolory, ta przerwaga takiej czerwieni mocnej z tymi niebieskościami. A dla mnie na przykład ważne jest światło, więc dla mnie ważne jest, żeby to było jakoś oświetlone, żeby to zagrało kolorem, więc nieraz po 2-3 razy chodzę gdzieś tam, żeby uchwycić to światło, żeby te kolory nabrały jakiegoś takiego nasycenia, które mnie zainteresują, które będę mogła sobie przełożyć na płótno. Pod krynickim Powroźniku znajduje się wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO cerkiew świętego Jakuba Młodszego Apostoła. To część szlaku architektury drewnianej Małopolski. Jej kustoszem jest Paweł Kącki. Od 13 lat jestem związany z zabytkową świątynią jako opiekun i przewodnik. Cerkiew Powroźniku kiedyś była łemkowskim sanktuarium, miejscem pielgrzymkowym. Ulubioną moją ikoną w zabytkowej świątyni jest ikona Piety Matki Bożej z 1646 roku. Przyjazd do Powroźnika i do cerkwi w Powroźniku świętego Jakuba Młodszego Apostoła wymaga tego, że trzeba poczuć ten klimat, jak to niektórzy goście, i tu nawiązuję do wielu gości, którzy przyjeżdżają, że jak nieraz słyszę, wchodzą do cerkwi i mówią, że czas się tutaj zatrzymał, że za murem cerkiewnym jest ten XXI wiek, a jak się wchodzi do cerkwi, jakby nie było prądu i tego współczesnego świata, które się tu wkradł, to tu się czas zatrzymał i jest XVII wiek. Bobowa, jedna z najstarszych osad w Dolinie Rzeki Białej, to królestwo koronki klockowej wykonywanej z lnianych nici. Od XVI wieku spod rąk kolejnych pokoleń koronczarek wychodzą tu misterne arcydzieła. Kultywowaniem rodzinnej tradycji ludowej zajmuje się Beata Rząca. Od najmłodszych lat fascynowałam się rękodziełem. Lubię mieszać różne kolory, eksperymentować, więc zawsze jakiś pociąg do tego miałam. Charakterystyczne motywy dla koronki bobowskiej są roślinne i zwierzęce. Możemy wyróżnić liście dębu, ślimaki, girlandkę, wszystkie możliwe zawijaski. Z koronki możemy zrobić wszystko. Jedynym takim naszym ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Moim marzeniem takim koronkowym jest wykonanie drucianej panoramy bobowej i krzesła bujanego, też z drutu metodą koronki klockowej. Wzór już mam i plan też. Dr Irena Eris Tasty Stories Weekend ze smakiem to przede wszystkim niezwykła uczta kulinarna. W tym roku nasi kucharze poszukają inspiracji właśnie w kulturze różnych narodowości zamieszkujących region. Janusz Myjak, szef kuchni w hotelu Spa dr Irena Eris Krynica Zdrój, to perfekcjonista w każdym calu. Ten zapalony grzybiarz zaprosił w tym roku do wspólnego gotowania czworo zaprzyjaźnionych szefów. Kasia Miernik-Pietruszewska. Beskid Niski to jej miejsce na ziemi. Miłośniczka rydzów, piecze fantastyczne chleby i przepyszne ciasta. W wolnych chwilach fotografuje. Patrycja Stefanów-Kot. Z najlepszych lokalnych produktów od producentów, których zna osobiście, tworzy dania inspirowane egzotycznymi podróżami. Marcin Sołtys. Wulkan pozytywnej energii i fantazji nie tylko kulinarnej. Ceni kuchnię Francji. Świeże składniki do swoich dań najchętniej pozyskuje z targu na krakowskim Starym Kleparzu. Łukasz Cichy. Spontaniczna improwizacja to motto jego kuchni.
Często sięga po orientalne inspiracje i łączy tradycyjne polskie produkty z wyrazistymi przyprawami z całego świata. Już niebawem przekonamy się, jak tegoroczne opowieści zainspirowały tych wspaniałych szefów kuchni. Zapraszam na Tasty Stories Weekend ze smakiem do hotelu Spa dr Irena Eris, Krynica Zdrój.